Wchodzisz na serwer MVM i gdy wyskoczy okno wyboru klasy, otwierasz konsolę i spamujesz tydy buyback. Słyszysz dźwięk i na czacie pojawia się komunikat. No i co? Spamujemy i spamujemy i spamujemy. No i mamy 9600 hajsu i możemy kupować co chcemy. Ale co tu tak dudni? A, o kurde, ten chłop to jeszcze lepszy od nas. To przecież logiczne, że Valve potrzebuje czasu, by załatać tak potężny błąd. Przecież nie mogą wydać szybkiego hotfixa. To byłoby zbyt trudne dla nich. I zaraz znowu osoba w komentarzach. Ebbebe, szczebel, co to mi znowu Valve hejtujesz? Oni dbają o tą społeczność i o tą grę. Łe, tak będzie, na 100%. No, to fix skończony. Ale to było trudne, prawda?